Tekst, który był czytany przed chwilą z dziejów apostolskich, wszystkim jest nam znany. Można by wiele kazań na ten temat powiedzieć, ale tak naprawdę jedno takie główne przesłanie z niego wypływa. To co mam? No i rodzi się pytanie, co ja mam? Czym mogę się dzielić? Nie chodzi o to, żeby się chwalić, ale auto mam, pracę mam, dom mam, rodzinę mam, co więcej potrzeba, ale wielu ludzi ma to wszystko, a jednak czegoś im brakuje. Ja mam jeszcze Chrystusa. Czy to coś zmienia? Ludziom się wydaje, że religia to jest. Jakiś taki dodatek, może, nie wiem, przynajmniej tak jak obserwuję ludzi teraz, coraz mniej ważny. Bardziej z tradycji, z obowiązku, albo co powiedzą sąsiedzi, jak nie pójdą do kościoła i się nie pokażą. Ale w życiu codziennym coraz mniej. Czy jak się obserwuje, jakie są teraz święta Bożego Narodzenia, jak kiedyś były, wśród znajomych, kiedy tak patrzę... To jest zdecydowana różnica, ale chyba na, na gorzej. Czyli ta religia w życiu człowieka ma chyba coraz mniejsze znaczenie, ale jak trwoga, to do Boga. To ludzie wtedy szukają pomocy, szukają rozwiązania. Co jeszcze mamy? Mamy zdrowie, mamy życie. Tydzień temu moja babcia kończyła 99 lat. Fajny wiek. A z drugiej strony, życie niekiedy odchodzi szybko. Niedawno w moim zboże mieliśmy dwa pogrzeby. Dwie starsze siostry zmarły. No i, i w życiu bywa różnie. Niekiedy. Dzieje się fajnie, jesteśmy radośni, bo wszystko się układa, a niekiedy pod górkę cały czas. I czy wtedy, jak jest lepiej, mamy więcej rzeczy, którymi możemy się dzielić? Czy jak jest gorzej, może, może nie ma się wtedy czym dzielić? Wszystko zależy od osoby. Tak. Nigdy nie jest tak, żebyśmy nie mieli Niczego, czym nie można by było się podzielić. Szczególnie, jeżeli w naszym sercu mieszka Chrystus. Srebra i złota nie mam. No, ja tak nie powiem. No, może dosłownie srebra i złota nie mam, ale nie narzekam. Jakoś Bóg błogosławi i nie przymieram głodem, ale trzymam się, czym dzielić. Z innymi. To pytanie bardzo często pojawia się nie wtedy, kiedy byśmy chcieli. Bo jak jest dobrze, to często jest dobrze, i, i niekiedy to życie codzienne przyśmiewa. Niejako ten nasz obowiązek, który złożył na nasze barki Chrystus, kiedy nas wypuścił, abyśmy szli na cały świat i opowiadali Ewangelii innym. Ale kiedy się dobrze zastanowimy, to w życiu naszym jest wiele rzeczy, którymi możemy się dzielić. Na samym początku Beata powiedziała, że sobota jest takim czasem. Specjalnie danym nam, Bóg się z nami podzielił, nie jakimś miejscem, gdzie wszyscy by tłumnie zdążali, jedni by mieli dalej drudzy bliżej, ale czasem. Czasem, który każdy ma zawsze co tydzień przy sobie. I to od nas zależy, jak go wykorzystamy. Tutaj brat przed chwilą mówił, że w Sosnowcu jest, czuje się tak szczególnie. Na innych miejscach, czy to online, kazania są, ale nie ma tej atmosfery. Ja tu się nie zgodzę, bo lepsze jest w Rybniku. <grybujesz> ale to dlatego, że tam, gdzie mamy przyjaciół, gdzie mamy ten osobisty kontakt z ludźmi, tam zawsze się dobrze czujemy. Nie powiem, że tu się źle czuję, bo tu wiele osób z Was znam. Z niektórymi dość blisko się znam. Ale to prawda. Jak bywam niekiedy w zborach, gdzie jest mniej osób, z którymi bezpośrednio znam się, z kim mogę porozmawiać, to jednak ta atmosfera już nie jest taka, taka bliska. A więc tam, gdzie są nasi bliscy, gdzie mamy przyjaciół, to jest też miejsce, gdzie gdzie, gdzie chętnie przebywamy, gdzie nas ciągnie, a jest to też miejsce, gdzie możemy się dzielić. też. Dzisiaj dzieliliśmy się doświadczeniami. I to też jest fajne, że możemy opowiadać sobie nawzajem, jak Bóg nas prowadzi, jak nam pomaga w drobnych rzeczach i w dużych. Czy mamy się czym dzielić z innymi? To pytanie każdy z nas. Powinien sobie zadawać. A czym możemy się dzielić? Każdy z nas jakiś dar ma, jakiś talent. Niekiedy się dzielimy tym chętniej. Niekiedy te dary, które mamy, gdzieś skrywamy w sobie. A może są to dary, które. Nie są do rozdawania, a pomagają nam bardziej utrzymać więź z Bogiem. Ale jednak zawsze mamy coś, czym możemy się dzielić. Podobno przetrwała taka legenda. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, czy tylko ktoś dopowiedział sobie coś, ale kiedyś. Jeden z wybitnych teologów średniowiecznego kościoła odwiedził papieża. No i papież chwalił mu się bogactwami, wszystkimi, co, co kościół ma, co posiada. No i w, w końcu zwrócił się do, tego, do tej osoby i powiedział: Widzisz, Kościół nie może już powiedzieć, że złota i srebra nie mamy. Nawiązując do tego tekstu przewodniego, który czytaliśmy. A w odpowiedzi usłyszał tak. Lecz czy zastanawiałeś się nad tym, że Kościół jest w niebezpieczeństwie, gdyż nie jest zdolny powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, wstań i chodź. A więc najważniejszą rzeczą, którą mamy. Bo wierzę, że każdy z nas ma w sercu Jezusa Chrystusa. Jest właśnie to, że znamy kogoś, kogo możemy przedstawić innym ludziom. Dzisiaj też padły słowa, że można do Świętego Antoniego pomodlić się, żeby pomógł znaleźć nam zgubione rzeczy. Ale my mamy kogoś lepszego, kogoś donośniejszego, samego Boga, znamy osobiście i nim możemy dzielić się z innymi. Byłoby może nie taktem powiedzieć, że pieniądze są niepotrzebne. Że mamy tak wiele rzeczy, którymi możemy się dzielić, że nie potrzebujemy dawać z tych materialnych bogactw niczego. Ale to nieprawda. Takie środki materialne też są potrzebne nam. I Bóg pragnie, abyśmy dzielili się tym, co mamy. Jeżeli ktoś może się dzielić, może dać więcej na dary, to Bóg. Nie odwraca się od niego pod warunkiem, że dajemy z serca. Znamy historię wdowy, która rzuciła grosz, dwa grosze. W każdym razie tyle co nic. Przynajmniej tak się wydawało tym, którzy mieli dużo więcej. Ale dla Boga każda najdrobniejsza rzecz, którą ofiarujemy, Innym. Czy to będą pieniądze, czy to będzie dobre słowo, słowo pocieszenia, kiedy ktoś go potrzebuje, czy chociażby czas, jaki poświęcimy pomagając komuś. W oczach Boga wszystko, co dajemy ze szczerego serca, jest bardzo cenne. A więc, co mamy? Każdy z nas jest świadomy tego, czym się dzielimy. No to już zależy od nas, czy chcemy się dzielić. Jeżeli doceniamy to, co Bóg dla nas zrobił, to nie ma innej opcji, bo będziemy chcieli innym ludziom też pomóc, podzielić się z nimi wszystkim dobrym, co jest w naszych zasobach. Bóg nie chce od nas wielkich rzeczy, ale chce szczerego serca. I to jest chyba najcenniejsze, bo szczere serce każdy z nas może mieć. To od nas zależy, jak będziemy się zachowywać i jak patrzeć na innych ludzi. Złota i srebra nie mam. Ale w imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. Nawet jeśli nie mamy wielkich środków finansowych, aby kogoś wspomóc, to jednak każde dobre słowo wiemy, że może pomóc osobie potrzebującej. Każ, każdy nasz drobny gest, drobna pomoc Czas, jaki poświęcimy komuś, chociażby na to, żeby go wysłuchać, jakie ma problemy, to też jest bardzo cenne. A więc skoro wiemy już, że pośladamy bardzo dużo rzeczy, przymiotów, cech, którymi możemy się dzielić z innymi, pada pytanie, czy chcemy? Czy jesteśmy gotowi do tego, aby pomóc? Niekiedy nawet zwykłe podanie ręki, zwykłe słowo dobre może sprawić, że ktoś znajdzie jakąś nadzieję w swoim życiu i spojrzy dalej jaśniejszym spojrzeniem. Ale dla nas to, co zaoferujemy innym, jest jednocześnie tym, co ofiarujemy naszemu Bogu. Wielu ludzi zapyta się Boga, co myśmy Ci dali? Kiedy żeśmy Cię nakarmili, przyodziali, pomogli? Ale ci wszyscy, którym tutaj na co dzień pomagamy, z którymi się spotykamy, którym chociażby miłym uśmiechem upiększamy życie, to jest tak, jakbyśmy dorobili dla naszego Boga. Każdy, kto wierzy w Chrystusa jest Mu oddany, ma czym się dzielić z innymi. Przecież apostołowie, kiedy Podali rękę temu chromemu siedzącemu na schodach świątyni, zrobili coś wielkiego? Powiedzieli tylko w imieniu Jezusa Chrystusa: Wstań i chodź. Czy to oni dokonali tego cudu? Czy to oni byli sprawcami tego, że ten człowiek mógł cieszyć się i radować? To Bóg obdarowuje potrzebujących. My jesteśmy tylko narzędziami. Nawet jeśli nic nie mamy, to i tak jesteśmy w stanie komuś pomóc, jeśli chcemy to zrobić w imieniu Jezusa Chrystusa. To Boża moc jest gotowa objawić się, jeżeli my będziemy gotowi służyć naszemu Bogu. Czy chcemy? Zależy tylko od nas. Kiedyś, w czasach I wojny światowej, kiedy generał Pershing wylądował we Francji z siłami amerykańskimi, przedstawił siebie i swoją armię generałowi Fochowi, dowódcy sił alianckich, i powiedział: tak. Nasi ludzie, nasz ekwipunek, nasze środki, wszystko co mamy jest wasze. Użyjcie ich jak uważacie za stosowne. Czy ktoś posiada wiele, czy bardzo mało? Jeżeli to odda w ręce Boga, to Bóg wykorzysta to w najlepszy sposób, w jaki można wykorzystać nasze talenty, dary, to, co posiadamy. A więc czy jesteśmy gotowi powierzyć życie nasze Bogu i powiedzieć Boże kieruj nami. Nie wiemy, co nas w życiu spotka, kogo na swej drodze spotkamy i w jaki sposób będziemy mogli komuś pomóc. Ale jeżeli to Bóg będzie nami kierować, to wiele takich osób znajdzie się. Wiem, że każdy z nas pragnie, aby wiele osób jeszcze mogło usłyszeć o Jezusie Chrystusie, aby mogło zmienić swoje serca. My tych serc nie zmienimy, ale Boża moc owszem. A my, jeżeli. Poddamy się pod Boże kierownictwo, możemy być jak te siły alianckie oddane do dyspozycji Francuzom. My możemy stać się narzędziami w Bożych rękach, które pomogą wielu potrzebującym. I to od nas tylko zależy, czy pozwolimy Bogu działać w naszym życiu. Niekiedy trudno jest nam takie decyzje podejmować, bo nie wiemy, co nas spotka. Niektórzy się boją, bo może mają wygodnie w swoim życiu. Pytanie, czy przedkładamy naszą wygodę tutaj doczesną i brak jakichś cierpień. Poniżenia, przedstawiając na drugiej szali życie wieczne i to, co możemy zyskać, cierpiąc być może nawet tutaj pewne upokorzenia. Czy jesteśmy gotowi, aby Bóg nas posłał tam, gdzie chce? To zależy tylko od nas. Prawdziwie wierzący w Jezusa powinien być osobą gotową do poświęceń. Gotową do tego, aby jego życie się zmieniło. Nie wiem, czy na lepsze, czy na gorsze. Być może patrząc z ludzkiego punktu widzenia, niekiedy na gorsze. Może coś stracimy, ale na pewno zyskamy wiele więcej, krocząc z Jezusem u swego boku. Pozostanie tylko podjąć w swoim sercu decyzję, czy jesteśmy gotowi do tego, aby Bóg wykorzystał nasze zasoby do tego, aby służyć innym. Od każdego z nas osobiście to zależy, ale mamy zapewnienie u Boga, że Bóg zatroszczy się o nas, jeżeli będziemy z nim kroczyć. Ellen White w drodze do Chrystusa na stronie 81 napisała takie słowa: Najskromniejsi i najubożsi uczniowie Jezusa mogą być błogosławieństwem dla innych. Mogą nawet nie wiedzieć, że czynią coś dobrego. Jednak ich podświadomy wpływ wyzwoli fale błogosławieństw, które będą się rozszerzać i pogłębiać. Owoce tego wpływu mogą pozostać w ukryciu aż do dnia ostatecznej zapłaty. Nie zdając sobie sprawy z rozmiarów swej działalności, nie troszcząc się wcale o sukces swego działania, idą spokojnie naprzód drogą, którą im Bóg w swej mądrości wyznaczył. Życie tych ludzi nie będzie daremne. Ich własne dusze będą stale wzrastać na podobieństwo Chrystusa. Pracują razem z Bogiem w tym życiu. Przysposabiając się do wyższych zadań i niczym niezmąconego szczęścia w tym życiu, które nadejdzie? Czy my też należymy do grona tych osób, które służą Bogu? Nawet jeśli nie mamy wiele, to jednak są rzeczy, którymi możemy się dzielić. A do Boga niech będzie decyzja, jak. Gdzie i komu możemy dać to, co mamy: czas, pieniądze, pomoc słowną, pocieszenie. Jeśli otworzymy nasze serce i pozwolimy Bogu w nas działać, to codziennie będą się przydarzać nam wspaniałe doświadczenia, o których będziemy później mogli mówić tutaj. I dzielić się nawzajem. Jak Bóg wykorzystał to, co mamy, nawet jeśli to jest coś bardzo skromnego, w tym, aby pomóc innym dojrzeć miłość Bożą na tym świecie. Że warto żyć i warto kroczyć za Bogiem. Bo obiecał nam coś znacznie lepszego coś, co przewyższa największe bogactwa tutaj ziemskie. Coś, za czym warto tęsknić, to jest życie przy boku Jezusa Chrystusa. Amen.